26 kwietnia 1986 roku w czarnobylskiej elektrowni jądrowej doszło do awarii, wskutek której do atmosfery dostały się zanieczyszczenia, tworząc tzw. chmurę radioaktywną. Chmura ta dosyć chaotycznie rozprzestrzeniała się przez pewien czas nad Europą, siejąc niepokój u mieszkańców krajów nie tylko graniczących ze Związkiem Radzieckim, ale i dalszych. Jak widać, chmura pojawiła się również nad terenem Polski, gdzie została przez wiele dni. Dziś pamiętamy z tamtych czasów jedynie nakaz picia płynu Lugola, który miał uchronić nas przed szkodliwym izotopem jodu 131, który spadł m.in. na Polskę jako opad promieniotwórczy. Komisja informuje, że wobec faktu ustania emisji zanieczyszczeń promieniotwórczych z miejsca awarii, a także w miarę upływu czasu, kształtować się będzie stała tendencja spadkowa skażeń. Uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych, a także mając na względzie ujednolicenie działań profilaktycznych, Komisja zaleciła ministrowi zdrowia i opieki społecznej kontynuowanie akcji podawania płynu Lugola, preparat jodowy, niemowlętom, dzieciom i młodzieży do lat 16 we wszystkich województwach. Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 8 dni. Dziś nie ma więc po nim nawet śladu. Jednak radioaktywna chmura zaniosła nad Europę nie tylko jod, ale również inne izotopy, takie jak np. C-137, Strąd-90, Ameryk-241 czy też Europ-154. Weźmy dla przykładu C-137, którego okres połowicznego rozpadu wynosi około 30 lat. W przyszłym roku mija dopiero 30 lat od awarii elektrowni w Czarnobylu, więc jeżeli nastąpił opad promieniotwórczy, powinno dać się go łatwo wykryć. Postanowiłem to zrobić. Udałem się w 3 nieodległe od siebie miejsca w Lublinie w celu pobrania próbek gleby. Głębokość, z jakiej pobierałem próbki, była niewielka, bo do 2 cm. Jest to więc warstwa powierzchniowa. Glebę pozyskałem z lasu, sadu pomiędzy lasem a osiedlem oraz z wąwozu pomiędzy dwoma osiedlami. Próbki zostały zbadane za pomocą spektrometru gamma w Zakładzie Metod Jądrowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wszystkie wyniki są porównywalne, będę więc opierał się tylko na jednej próbce, tej z wąwozu. Spektrometr wykrył kilka izotopów, z czego były to głównie izotopy naturalne, czyli takie, które występują w Ziemi od zawsze i pochodzą one m.in. ze skał i gleby. Szereg uranowo-radonowy to szereg nuklidów promieniotwórczych przekształcających się kolejno jedne w drugie na drodze rozpadów promieniotwórczych. Tak więc mamy na co dzień do czynienia z takimi izotopami jak uran-235, rad-224, bizmut-214, ołów-212 i 214, potas-40, aktyn-228 czy też tor-232. Spektrometr wykrył jednak coś jeszcze. C-137. Izotop ten nie występuje naturalnie w przyrodzie, jest to produkt rozszczepienia, czyli pochodzi z paliwa jądrowego. Jest więc to ślad po opadzie promieniotwórczym sprzed 30 lat. Spektrometr wykrył też Ameryk-241, który również nie występuje w przyrodzie i także pochodzi z paliwa jądrowego. Tak więc jak widać, pomimo upływu wielu lat, opad promieniotwórczy wciąż znajduje się w glebie i będzie tam do czasu, aż minie jego okres całkowitego rozpadu. Dla porównania jeszcze widmo promieniowanie gamma, próbki gleby ze strefy czarnobylskiej ze wsi Maszewo oddalonej w linii prostej od elektrowni o 11 km. I jak widać, aktywność cezu w próbkach z Ukrainy jest kilkuset razy wyższa niż aktywność cezu w próbkach z Lublina. Musimy brać również pod uwagę fakt, że awaria w Czarnobylu nie była jedynym źródłem cezu na polskich ziemiach. W ciągu ostatnich 60 lat dochodziło do nie jednej, ani nie dwóch, ale do setek detonacji bomb jądrowych na terenie całego świata. I dla przykładu krótka animacja obrazująca wszystkie detonacje bomb jądrowych Związku Radzieckiego na terenie Europy. Liczba 2053 przedstawia liczbę zdetonowanych bomb jądrowych na całym świecie od 1945 do 1998 roku. Natomiast liczba 715 obok flagi Związku Radzieckiego oznacza liczbę bomb jądrowych zdetonowanych przez Związek Radziecki na terenie świata, a jak widzimy wszyscy, głównie na terenie Euroazji. Oglądając ten filmik możemy odnieść wrażenie, że cała Euroazja była jednym wielkim poligonem jądrowym. Właściwie tak właśnie było, więc opad promieniotwórczy znajduje się pewnie nie tylko na terenie gleb polskich, ale i całego świata. Niektórzy mogą zadać pytanie, czy taki opad promieniotwórczy w postaci cezu jest niebezpieczny. Nie. Ilości tych pierwiastków są bardzo znikome i nie są już tak aktywne jak choćby 2 dekady temu. Nie ma to żadnego wpływu na zdrowie. Większość osób nie zdaje sobie pewnie nawet sprawy, że idąc codziennie do pracy, szkoły czy załatwiać swoje sprawy, stąpa po glebie z opadem promieniotwórczym. I to byłoby na tyle w tej sprawie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli film uznajesz za ciekawy, daj mu łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytanie, skomentuj, a na pewno odpowiem. To tyle. Cześć.